Hefur þú séð köttin minn? Hann horfinn. Æ. Kss. Og við erum farin að skaða hvort annað. Hver gerir svo? Er það þeirra mist vitið þetta? Það endar ekki hér! Chodziłam do kina Poranek albo Pokój w Łodzi w niedzielę na 9 rano na różne takie bajki. Reksio, jakieś takie ludziki z plasteliny, które się poruszały. Podziwiam mojego tatę za to, że wstawał w niedzielę o tej 8, żeby tam dojechać na 9 ze mną do tego kina. To były pierwsze takie doświadczenia w kinie. Chciałam ci, żebyś się do mnie nie zbliżał, nie rozumiesz tego, co do ciebie mówię. Wszystko potrafisz spierdolić. Jej nie dam rady, mama. Jak nie dasz rady? Tylko ja mam takich gównianych, obrzydliwych rodziców! Tu się nic nie dzieje przez przypadek. To są wszystko znaki. Nie będę tutaj dopisywać do tego ideologii, ale ja pamiętam, że ja wstałam w nocy i moi rodzice oglądali przesłuchanie. I pamiętam, że mój ojciec powiedział, to nie jest film dla ciebie. Ale jak to się potoczyło, że ja tam zostałam, tego nie pamiętam, ale pamiętam, że obejrzałam ten film. Ja nie mogłam patrzeć na to, jak ona w tym więzieniu próbuje popełnić samobójstwo. Mam takie po prostu flesze, że nie patrzę na to, tylko pytam, czy już. Miałem marzenie, żeby coś zrobić w życiu szczególnego. I sobie myślałem, no o czym ja mogę robić? No jak mi się nic nie zdarza w życiu szczególnego, heroicznego i tam dalej. Ciągle mi się wydawało, że gdzieś prawdziwy świat jest gdzieś tam. Na pewno nie tutaj, gdzie ja jestem. Odkąd mój umysł myśli i sięgam pamięcią, to te klapy zawsze opadały. A dlaczego? Bo przez dziesiątki lat jedni bezmyślni kretyni pod kierunkiem innych bezmyślnych kretynów umieszczają muszle klozetowe w pociągach tak blisko ściany, że klapa po podniesieniu nachylana jest ku muszli i puszczona musi opaść. Dziesiątki lat. Jezu Chryste Przenajświętszy. Panu Janowi, dyrektorowi, profesorowi. Jak dzisiaj wymienialiśmy wszystkie tytuły, jest ich bardzo dużo. Nie, będę stał, dobrze? Ale teraz państwu powiem dlaczego. Bo na przykład ja jestem zwolennikiem formy. Uważam, że forma w publicznych wystąpieniach jest ważniejsza od treści. Był taki aktor wybitny, nazwiska nie wymienię, który wsławił się tym, że lubił się napić. Miał spotkanie z publicznością. No i na pytania, które zostały odpowiadane, to nie. Tak. Czasami, po pół godzinie tej męki, zapytała, a może państwo chcą posłuchać, jak ja recytuję poezję. Zgodziła się publiczność z ulgą, wyjął magnetową wsteczki, postawił, puścił poezję i słuchał razem z publicznością. Powiedz po co jeszcze ludziom potrzebne jest kino, twoim osobistym zdaniem? W dzisiejszych czasach to chyba po to, żebyśmy nie zgłupieli. Kino też wspaniale poszerza horyzont. Miesza w głowie i to w taki dobry sposób, więc wydaje mi się, że to jest taką największą wartością kina. To chodźmy do kina. Chodźmy do kina, tak. Shine, shine, shine.